Może trudno w to uwierzyć, ale na świecie dalej są takie osoby, które odrzucają naukowo udowodnione teorie i wierzą w coś absurdalnego. Powstają nawet grupy, na których ludzie rozmawiają o takich rzeczach, a najgorsze jest to, że liczba członków takich grup nadal się zwiększa. Przed Wami trzy najdziwniejsze teorie na Ziemi. Popularna teoria głosi, że Ziemia jest płaskim dyskiem położonym na grzbiecie Wielkiego Żółwia, przemierzającego kosmos. Teoria sięga XVII wieku, kiedy człowiek imieniem Jasper Dunkers nauczał w ten sposób rdzennych mieszkańców kontynentu amerykańskiego. Możecie mi wierzyć lub nie, ale ludzie naprawdę w to wierzą. Tylko jedna rzecz nie daje mi spokoju. Dlaczego właśnie żółw? Według Gina Raya nie istnieje 24-godzinna doba. W jego opinii 24 godziny to w rzeczywistości 4 dni, które toczą się równocześnie. Jakie jest uzasadnienie tej teorii? Skoro w każdej dobie wyróżnić można 4 charakterystyczne punkty, wschód słońca, południe, zachód, północ, istnieje duża szansa na to, że możemy mówić o 4 dniach. Naukowcy nie poświęcili teorii Raya najmniejszej uwagi, jednak na spotkania z nim wciąż przyjeżdżają tłumy fanów. Reptylianie to kosmiczne istoty, które według wielu sumeryjskich przekazów przybyły na Ziemię około 450 tysięcy lat temu w poszukiwaniu złota, potrzebnego im do ochrony ich ginącej, wyniszczonej atmosfery. Niestety praca przy jego wydobywaniu była zbyt ciężka, więc wpadli na genialny pomysł stworzenia czegoś, co będzie pracować za nich. I według tej teorii tak właśnie powstała ludzkość. Na tym kończymy ten odcinek. Zostawcie suba, like oraz dzwoneczek i nie zapomnijcie wbić na kanał Ciekawych Świata. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!